Witam Państwa serdecznie na konferencji partii Korwin. Nazywam się Marcin Sawicki, jestem koordynatorem do spraw medialnych na region Podlaski. Dzisiaj tytułem, tematem konferencji jest likwidacja pasiek partyjnych. Głos zabiorą prezes partii Korwin Janusz Korwin-Mikke i europoseł oraz lider Podlasia, pan Szczepan Barszewski, który jest kandydatem z okręgu 59, czyli Łomżyńsko-Suwalskiego w wyborach uzupełniających do Senatu. Jak byłem 25 lat temu posłem i tworzono agencję własności rolnej, tłumaczyłem, że jak będzie tak się działa, to ona na 10 lat będzie sprzedawała tę ziemię i nigdy jej nie sprzeda, ale nie myślałem, że 25. Do dzisiaj się to wszystko sprzedaje, ilość ziemi wcale nie maleje. Na tym się pasą rozmaici ludzie, a o tym jak się pasą, to powie nasz kandydat, pan mecenas Barszewski. Drodzy Państwo, w ostatnich dniach media obiegła informacja o tym, że przeprowadzono w Agencji Restrukturyzacji i Modernizacji Rolnictwa kontrolę, audyt, z którego wynika, że w latach 2008-2015, czyli w okresie, w którym władzę sprawowała poprzednia ekipa, doszło do poważnych nadużyć. Otóż przeznaczono około 300 milionów złotych na nagrody, na premie, że ponad 50 milionów przeznaczono na narady, szkolenia, rauty, spotkania. Te wszystkie pieniądze, czy ten przykład jest tylko wierzchołkiem góry lodowej, pokazującym jak bardzo niegospodarne jest państwo, w którym funkcjonują dziesiątki przeróżnych agencji. Agencji bardzo często niepotrzebnych, które funkcjonują tylko po to, żeby funkcjonować, tylko po to, żeby podatnicy utrzymywali gmachy, instytucje, pracowników. To wszystko powoduje, że Polacy w podatkach muszą płacić na funkcjonowanie tego typu instytucji, jednostek. Ale powiedzmy sobie dalej, posłuchajmy się następnym przykładem. Po co państwo ma się zajmować stadniną koni? Niechby i w Janowie Podlaskim. Dlaczego prywatny przedsiębiorca lepiej nie jest w stanie, czy nie może funkcjonować na rynku i zajmować się tym wyciętym działalności? Zajmuje się. Dlatego postulujemy, żeby Agencja Nieruchomości Rolnych docelowo została zlikwidowana. Po to, żeby nie funkcjonariuszami publicznymi, funkcjonariuszami partyjnymi nie obsadzać stanowisk dyrektorskich, zarządczych, wreszcie rad nadzorczych różnego rodzaju i innych ciał doradczych. Następnym przykładem niech będzie specjalna strefa ekonomiczna. I to niezależnie od tego, czy to Suwalska strefa ekonomiczna. Każda jedna nie powinna funkcjonować. Rozwiązanie jest bardzo proste. W miejsce specjalnych stref ekonomicznych niech będzie Polska strefa ekonomiczna, która zaoferuje takie warunki do prowadzenia działalności gospodarczej, jakie są na wydzielonym terytorium strefy ekonomicznej. Czyli niech to będzie cała polska strefa ekonomiczna z takimi dobrymi warunkami funkcjonowania. Nie mam co do tego wątpliwości, że Polska, żeby się rozwijać, Polacy, żeby mogli się bogacić, żeby rodziny mogły posiadać dzieci, nie trwożąc się o to, czy będą w stanie te dzieci utrzymać, należycie wychować, wykształcić, potrzeba ożywienia gospodarczego, rozwoju i możliwości zarabiania Polaków, dania możliwości zarabiania Polaków. Wszystkie kraje, które się najlepiej rozwijały, miały niskie podatki, bardzo ograniczone kompetencje administracji publicznej, instytucji publicznych. Czy możemy to powiedzieć o Niemczech, o II wojnie światowej, czy o Wielkiej Brytanii Margaret Thatcher, czy o Stanach Zjednoczonych Ronalda Reagana. Niechby i nawet za Beaty Szydło tak było. Tylko czy ona jest w stanie to zrobić? W moim przekonaniu nie. Ale my postulujemy ograniczenie państwa w naszym państwie. Proszę o pytanie. Panie Januszu, proszę jeszcze obszerny komentarz odnośnie poparcia jeszcze pana Barszewskiego przez posła Jacka Wilka z Kukiz 15. No, pan poseł jest w Kongresie Nowej Prawicy. Pan Jacek Wilk jest w Kongresie Nowej Prawicy, więc oczywiście popiera człowieka z prawicy, czyli jednego człowieka prawicy, bo nie wiadomo dlaczego w Polsce się nazywa prawicą PiS, które jest partią bardziej, zdecydowanie bardziej socjalistyczną niż SLD. I oczywiście nie ma najmniejszego zamiaru likwidować Agencji Własności Rolnej, tylko obsadzić ją swoimi ludźmi i będzie dalej robił to samo, żeby nie było żadnych wątpliwości. Tak jest. Ale pan nie jest pokłócony z panem Jackiem Wilkiem? Nie, o co mam się z nim kłócić? Jeszcze pytania? Dziękujemy bardzo. Dziękujemy.
wyborcy od nas, ci wyborcy, którzy myślą w taki właśnie sposób, konserwatywno-liberalny, wolnościowy, wolnorynkowy, oczekują od nas bardzo mocno tego, aby w końcu te ruchy, te frakcje, te organizacje, które głoszą właśnie wolność gospodarczą, niskie podatki, proste prawo, więcej możliwości, zwłaszcza dla młodych ludzi, aby one się do siebie zbliżały, aby sobie pomagały, aby się wspomagały, aby mówiły jednym głosem. Tego od nas oczekują nasi wyborcy i naszym obowiązkiem jest to, aby tam wszędzie, gdzie się da, biorąc pod uwagę naturalne różnice programowe czy organizacyjne, ale wszędzie, gdzie się da, pomagać sobie, wspierać się i na ile się da i wspólną drogą.